Terytorialne komisje wyborcze mają czas do czwartku włącznie na wprowadzenie do systemu i zweryfikowanie list kandydatów w wyborach samorządowych zaplanowanych na 21 października. Dostępne w serwisie Państwowej Komisji Wyborczej informacje mogą się jeszcze zmieniać. Może też wzrosnąć ilość zarejestrowanych list. W obszarze działania Suwalskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poza komitetami o korzeniach partyjnych zarejestrowano niemal setkę komitetów wyborczych wyborców. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców, czyli tych, gdzie kodeks wyborczy nakazuje wybrać radnych na zasadach obowiązujących dla jednomandatowych okręgów wyborczych, takich komitetów jest aż 74. To doskonały dowód na to, że w siłę rośnie społeczeństwo. Obywatelskie. Wśród wielu gmin z obszaru działania Suwalskiej Delegatury KBW tylko w Nowince, Płaskiej, Bakałarzewie i odległej Suchowoli zarejestrowano zaledwie po jednym bezpartyjnym komitecie. Rekordzistką w ilości zgłoszonych komitetów wyborczych wyborców jest gmina Bargłów Kościelny. Tam o głosy niespełna 4,5 tysiąca mieszkańców ubiegać się będą kandydaci z aż 7 bezpartyjnych komitetów. W całym kraju Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 21 komitetów partyjnych, 2 komitety koalicyjne. Komitetów wyborczych wyborców w spisie PKW jest niemal 8700.